Wieża Zero. Intel Extreme Masters New York 2020, mecz pomiędzy OG a FaZe. Jak na razie pierwsza mapa i jak na razie bardzo wyrównany wynik. To jest 8-7, także mecz, który chcemy oglądać. Spotkanie, które naprawdę dobrze się ogląda. Mają swoich bohaterów, oba te zespoły. No może nie każdy pokazuje tę wysoką formę jeszcze, ale pamiętajmy, to jest dopiero pierwsza mapa i tutaj tych rund jeszcze będzie bardzo, bardzo dużo. Teraz FaZe po stronie defensywnej. OG w ataku i zobaczmy, że zespół atakujący od razu przyjmuje bombsite, a właściwie za darmo, bo tutaj FaZe grało raczej wycofane. Tak, to jest jednak to zagranie często spotykane na odbijanie bombsite'u, a Rain, ważna pozycja. Czy on zdobędzie eliminację? Tak jest, świetny początek. No i też informacja o tym, gdzie są rywale, tylko tam tak naprawdę praktycznie cały zespół FaZe od respa podchodzi. No i kiedy będzie grana dymna, ale są kolejne trafienia. Tym razem Ebrowki. Issa walczy, również skasowany. Aleksi, pozycja znana. Mantu także. Granat dymny już dorzucony. Sam Mantu, ale jednak ten zawodnik nie poradził sobie nawet z jednym z rywali FaZe. 5 zawodników przetrwało. No to się nazywa odbijanie. I jeszcze nieznacznie byli poobijani. No w zasadzie co byliście to head. Tak, zawodnicy OG zabrali około 20, może 30 HP ekipie FaZe. Także tutaj nie było żadnej walki ze strony OG. Kirby, widzieliśmy, dołożył tego smoka, spokojnie mógł rozbrajać bombę i wiadomo, że zupełnie inaczej rozbrajasz tę bombę, gdy masz 3-3, może 2-2, ale tutaj nie dość, że FaZe miało sporą przewagę. Był jeszcze ten smok, był def u Duńczyka, także Kirby nie musiał się niczym stresować, po prostu wiedział, okej, panowie, dajcie mi 5 sekund, ja już tę rundę wygram, chociaż patrząc też na zdobyte eliminacje, to i Kirby mógłby sobie jeszcze poczekać, aż koledzy najpierw zdobędą fragi, tak, a później sobie podejść do bomby i ją rozbroić. No to już faktycznie było opcją, faktycznie, ale no cóż, 8-8. OG miał podłożoną bombę, także ten ich ekwipunek wcale źle nie wygląda. To są 4 Galile, 3 granaty dymne. Na razie czekają na FaZe, na ich decyzje, na ich zagrania. Jedno zagranie ofensywne to jest właśnie to ustawienie w pałacu. Tam jest przygotowany Niko, on ma granaty. Tylko że sam Niko z pistoletem maszynowym, no jeżeli tylko terrorysta to sprawdzi, to mogą być problemy, mogą być kłopoty. Niko, eliminacja, ale tylko jedna. Wymiana jeden za jednego, jeszcze minuta dla terrorystów. Ale Niko na A już nie ma i teraz FaZe musi podjąć jakąś decyzję. Co wzmocnić, A czy B? Czy może gdzieś na środku poczekać i poszukać rywala? Ale OG widzimy, że przyjmuje okolice bombsite'u B. Więc być może zaraz ci panowie ze środka faktycznie będą mogli podejść galerią i to będzie atak właśnie na tę strefę detonacji. Tam gotowy jest Kirby, którego mogliśmy chwalić wcześniej. Tymczasem Cold zdobywa dwa bomba, bardzo ważne trafienia. I teraz mało czasu dla Walde, dla Mantu, który pozostaje sam. Tylko 22 sekundy, bomba dosyć daleko, a Kirby cały czas przekazuje informacje swoim partnerom, że on tutaj trzyma tego zawodnika. Oni się zajmują bombą, Kirby zajmuje się Mantu i ostatecznie tylko Niko położył się, odpoczywał sobie. To jest ta pewność, to jest ta wiara w drużynę. Panowie, ja się kładę. Ja sobie odpocznę jedną rundę. Wygrajcie, wy wygrajcie. Faktycznie tak to się stało, 9-8. No ale mówiliśmy wcześniej o Niko, że do tej pory faktycznie najlepszy zawodnik i no fajnie, gdyby go nie zabrakło podczas wielkiego finału. I jasne, to nie jest tak, że on na każdej mapie teraz ma zdobywać po ponad 20 czy 30 eliminacji, bo jak mówiłem wcześniej, najważniejsze jest to, żeby w ogóle wygrać, a no ale wiesz, że jak już wygrywasz i że grałeś dobrze przez cały turniej, to fajnie jeszcze to zaprezentować właśnie podczas tego najważniejszego spotkania. Podczas spotkania finałowego. Och, to bolało już. Cold Kirby, dorzucone granaty. Tam wcześniej jeszcze zapalający, także no była jakaś próba od terrorystów podejścia pod ten bombsite. Ale nic z tego. No to są tylko pistolety, także eliminacja to już byłoby coś od OG. Wszystko, co jeszcze się pojawi, to już na duży plus. Ten granat powinien zaboleć i to bolało bardzo. No na razie FaZe, no, za bardzo rywali jeszcze nie widzieli, ale już frak, już dwóch zawodników bez wielu punktów zdrowia. A Broki tylko czeka na wychylenie. Czeka też na tą podsadzkę, która tam się często w rogu pojawia, ale nic takiego aktualnie nie zobaczymy. Niko, bardzo łatwo. Teraz może sobie też poprawić statystyki. Ten zawodnik, Kirby, też pomógł. Bardzo łatwa runda dla zawodników FaZe. Kolejna zresztą. Pamiętajmy, że w pistoletówce nie stracili nikogo. Teraz nikogo. Podczas rundy Force
Chyba no, jedna strata, tak, bo Niko sobie później odpoczął. To już, no nie powiem, że było bardzo łatwe, ale efekt był taki, że wyglądało to na łatwą No jeden rundę. Frag dla OG przez te trzy rundy, ale też OG miał bardzo podobne wejście. Dokładnie. Mówiliśmy, że oni po trzech rundach mieli nawet po 5-6 tysięcy. Zobaczmy na FaceClan. Już są grane karabiny, co prawda Code Zera grające z Galilem, ale ma 5 tysięcy. Kirby troszkę mniej, Niko ponad 4, Broki ponad 5, a przecież to jest AUK i full granatów. Także ekonomicznie FaceClan naprawdę prezentuje się nieźle. Teraz OG, no powiedzmy, że powinno ukąsić podczas tego pierwszego fulla. Najlepiej wygrać to wszystko, ale nie będzie to na pewno łatwe, bo FaZe Clan prezentował dobry atak. Teraz FaZe ma ochotę na zaprezentowanie też dobrej defensywy. Na razie jednak to Mantu i NBK świetnie rozpoczynają. Szybka przewaga dla zawodników OG. Tutaj Rainy za smoke, ale jednak NBK zdążył odskoczyć. Kolejna szansa dla Rainy, chociaż widzimy, że trochę się zawahał i nie chce ryzykować. No to już będzie trudne do odbicia dla FaZe. Po takich pierwszych stratach już widzimy, że FaZe stwierdziło, dobra panowie, odpuszczamy i zachowujemy swoją broń. No teraz akurat brawa dla tego, który podjął decyzję z perspektywy OG, żeby tak szybko wchodzić na bombsite'a, bo spójrzmy, gdzie ginęli antyterroryści i to była ta defensywa. Oni nie byli na atak naprawdę przygotowani na ten atak, więc FaZe musiał mieć dużo szczęścia, pokazać też bardzo dużo umiejętności, żeby w ogóle podjąć walkę w tej sytuacji. No i chyba to chcieliśmy zobaczyć. Pierwszy full OG, wcześniej nie fragowali, a teraz po prostu no wejście perfekcyjne. No, dwa fragi, jeszcze walka Reina, gdzie szukał trochę eliminacji. Niewiele brakowało i może faktycznie jeszcze FaZe by też próbowało podchodzić po ten bombsite, ale ostatecznie słuszna zresztą decyzja, żeby się wycofać, bo to po prostu nie mogło się powieść, nie mogło się udać. 10-9, OG też pokazuje skuteczność w ataku. No i taką mamy trochę odpowiedź na to, co działo się w pierwszej części spotkania. Też jeżeli chodzi o ten turniej, OG grało raz Miraża na Fnatic. Tam oczywiście tego Miraża wygrali. Pierwsza część już w CT. 9-6 prowadzenie, a w Terro 7-3 i oczywiście domknięcie tej mapy, więc w defensywie mieli taki niezły wynik, nic rewelacyjnego, ale niezły wynik. Natomiast w ataku wyglądali po prostu świetnie. A Fnatic nie wykorzystywało wygranych pistoletówek, jak pamiętamy. Gdzieś ekonomicznie Fnatic zostało zniszczone. Stąd no nie mieli jak za bardzo bronić się Szwedzi. Tutaj właśnie inny obrazek, tak, bo no. FaZe dobre ekonomię od początku, podobnie OG miało, więc no tutaj zupełnie inny mecz. No to jest taki najgorszy scenariusz, wygrać rundę pistoletową, a przegrać następną, a oni zrobili to dwa razy. Mówię to oczywiście tak. O Fnatic w tym spotkaniu. Są jeszcze czyli, później tak, że... przegrać swojego Forza i nagle oddajesz kilka rund rywalowi, tak, no. A twój pierwszy full wcale nie wygląda dobrze i nagle okazuje się, że rywal potrzebuje 3 punktów do zwycięstwa. O tak to działa i Fnatic się o tym przekonało właśnie w tym spotkaniu. No Fnatic wtedy wygrało, tak, nie licząc pistoletowej, to 8 rundę w pierwszej części i 7 rundę w drugiej części. Dopiero wtedy Fnatic zaczął walczyć, więc no, mieli bardzo słabe wejście, także OG ten fakt wykorzystał, tak jak wykorzystał przed momentem fakt, że FaZe nie było przygotowane właśnie na taki atak na bombsite, a teraz no jak przygotowane FaZe? Dwóch zawodników, rotacja jest bardzo daleka, także lepiej, żeby ta dwójka się popisała skutecznością, ale są problemy. Cold Zera już wyłączony z rozgrywki, Kirby jeszcze walczy, jeszcze próbuje, ale czy on wytrzyma, aż nadejdzie wsparcie? Szanse są, bomba nadal nie podkładana. Terroryści, no jakby troszkę się obawiali zawodników FaZe, co robi Kirby? Bomba na ziemi, teraz jednak NBK jeszcze włączył się do walki. No widzieliśmy, że Kirby tak naprawdę mógł stać za bombsite'em i czekać, ale ten wychylił się na eliminację, aczkolwiek teraz Mantu łapie Brokiego. I to jest przewaga po stronie OG 3-2, gdzie Niko ma tylko jednego flasha. Rain już bez granatów. No i też widzimy, że Niko na razie nie za bardzo bierze udział w tym odbijaniu, bo jeszcze nie ma czego odbijać. Bomba wciąż nie jest podłożona. Mało czasu. No właśnie, Rain też zaczyna się zastanawiać, o co tutaj chodzi, ale a teraz już sprawa jest jasna. Niko od strony galerii. Ale nie chcą walczyć. No właśnie, Rain podniósł snajperkę i stwierdził, nie będziemy walczyć, odpuszczamy sobie to wszystko i to będzie 10 punkt dla OG, mimo naprawdę dobrej gry Kirby'ego na bombsite B. Po tym, jak pozostał tam sam, widzieliśmy, że zdobył dwie eliminacje i jeszcze bardzo mocno poobijał NBK. Jak gdyby wpadł ten frag na konto Duńczyka, końcówka już byłaby zupełnie inna. No, FaZe na pewno by walczyło o tę rundę. To absolutnie. Myślę, że mieliby nawet wyraźną przewagę, jeżeli chodzi o pozycję. Sam Kirby nadal byłby w okolicach bombsite'u, gdzie musiałby ten bombsite przejmować Mantus, AWP. No to wyglądałoby na rzecz absolutnie... bardzo trudną. 10-10, OG. Znów dobra decyzja, bo okej. Okay. No, dobra decyzja, tylko trochę niewykorzystana ta sytuacja, bo dwóch zawodników na bombsite, gdzie Colt w zasadzie, no od razu skasowany, Kirby i ile on miał czasu? Tam 59 sekund chyba był moment, gdy padał na ziemię Colt, a tutaj frag kolejny, który akurat już po tej całej akcji Kirby'ego się pojawił, no to 20 sekund przynajmniej Kirby jeszcze miał za bombsite'em, gdzie no w zasadzie tak nieatakowany, gdzieś się obawiali się, chyba że sam Kirby jest w okolicach samochodu. Troszkę dziwna sytuacja, ale OG wyszło z tego cało.
ale jeszcze po zachowaniu broni. I tak Face jest w grze, gdy patrzymy na ich ekonomię, na ich uzbrojenie. Na ich uzbrojenie, bo ekonomia akurat może być problemem, jeżeli przegrają. No to jest właśnie bardzo wygodne dla Face, bo oczywiście już rywal doprowadził do remisu, ale mimo tych porażek cały czas zespół broniący rozgrywa fulla. No, przydałoby się w końcu zwycięstwo. Pamiętajmy, że Face miało bardzo pewne wejście w tę drugą część, ale właściwie na razie nie potrafią zatrzymać tego fulla OG. Przecież to Face Clan musiał zgarnąć trzy pierwsze rundy po tym, jak udało się wygrać pistoletówkę i na razie to jest tyle. OG z karabinami pokazuje, że tutaj nie będzie żadnej ulgi. Face z problemami, ale jednak właśnie cieszy to, że jeszcze nie musieli rozgrywać tej rundy ekonomicznej. Tak jest, tylko jaki to będzie atak od OG? Minuta do końca, trzech zawodników pod bombsite'em, a tam przez moment był osamotniony Reina, ale za chwilę powinno być wsparcie od Niko. Akurat osłania pałac, więc Rain będzie miał ten moment, żeby się inaczej nieco ustawić. No, czy wyprzedzi to podejście terrorystów? No, musi dać jakąś informację o tym, co robią rywale. Jeszcze sprawdzana pozycja na blisko. Terroryści w końcu ruszą do przodu. Jest kontra, Rain, eliminacja. Będzie też kolejna. No tam granat błyskowy od Niko dorzucony. Tylko tym Niko dysponował, ale to wykorzystane świetnie. Więc już Face ma przewagę i co ważne, wiedzą, gdzie jest bomba. I Kirby, który pilnował środka, ale tam dorzucony smog przez zawodników OG. Był pomysł, żeby to domykać od mida. A tutaj Broki, niespodzianką dla Mantu. Sniper OG na shifcie na spokojnie, ale to się po prostu nie mogło udać, tak jak i ta runda nie uda się zawodnikom OG. Face rozbija ten atak, właściwie tą akcją Reina na rampie. Widzimy, że Face nietknięte, wszyscy zawodnicy mają po 100 HP. Valde i Isa już wycofani, już daleko, więc za chwilę koniec i za chwilę Face Clan po raz kolejny na prowadzeniu podczas tej pierwszej mapy. No i tak naprawdę Face, jak powiedziałeś, wygrywa tę rundę tą jedną zagrywką, tym jednym dorzuconym flashem, bo ogólnie ustawienie Face nie było idealne. Tutaj dwóch zawodników na bombsite, gdzie Niko no tego flasha jedynego dorzucił, jakiego miał. Rain ryzykował swoim podejściem. Tutaj nawet mógł mieć pecha Rain i byłby kasowany. No pół sekundy później tak, by go nie było. Absolutnie, a tak Face, no właśnie, w zasadzie bez żadnego problemu zgarnia punkt. 11 do 10. No i też dzięki temu antyterroryści poprawili swoją ekonomię, na co wskazywałem wcześniej, że jeszcze może być problemem dla nich. Broki na razie próbuje, szuka przez smoka. Tutaj wychylenie, och Kirby! Mantu wydawał się, że wcelowany, ale Duńczyk jednak silniejszy, tylko jeszcze będzie domknięcie od pleców. Kirby wytrzymuje tę walkę. No tu jakby dał fraga, to już byłoby chyba zbyt wiele nawet, patrząc na te jego popisy w tym spotkaniu. Rain też wytrzyma w okolicach łącznika. Aleksiej fajnie kombinował, ale jednak Norwek był na to przygotowany. Dużo czasu dla OG, bo Valde i Isa teraz pod bombsite'em B, jeden z nich, ale jednak Broki nie popełnia żadnego błędu. I wszystko w rękach Duńczyka, Valde z bombą na plecach. No o nim jeszcze tak dokładnie zawodnicy Face nie wiedzą. Mimo że zdobył wcześniej fraga, to teraz no Broki i Rain bardzo blisko okienka. To też widział zawodnik OG. Kwestia tego, czy uda mu się to wykorzystać, bo teraz było to tupnięcie, ale nadal Face chyba nie bardzo wie, gdzie się można go spodziewać, ale też Valde, który nie będzie miał teraz łatwego zadania. Cold zaczyna skracać pozycję w domku na B, a wątpię w to, żeby Duńczyk chciał się wycofywać przez swojego respa. Już widzimy, że wchodzi w tę pułapkę, w to ustawienie Colda. Na razie jednak sprawdza lewą stronę. Teraz Cold, taki kąt, że Valde na to się nabrał. Widzieliśmy, że Duńczyk chciał sprawdzić głębiej tę prawą stronę, ale Cold był tak ustawiony, że nie dał najmniejszej szansy swojemu przeciwnikowi. O Kirby jako impact player, ale w ogóle ta zagrywka Face w piwnicy to było coś bardzo, bardzo dobrego. No coś, co im właściwie ostatecznie wygrało. Tak, ale szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to zadziała, patrząc na ustawionego Mantu. Jeszcze, że było to domykane ciekawe, od pleców. Ciekawe, że tam Mantu nie trafił. Tak, no Mantu gra ogólnie dobrze, bo widzimy, że 17 eliminacji, tylko że to są statystyki. A statystyki, a to co widzimy później na serwerze, niektóre akcje, to jest co innego. Są takie momenty, gdy Polak po prostu mógłby zrobić nieco więcej. No słuchaj, Mantu może i gra dobrze, ale Kirby też, patrząc na staty, gra po prostu lepiej. 19 od Duńczyka. Kirby, to też widzimy, jakie rzeczy robi na serwerze i mimo że dwa fragi różnicy, ale Kirby ma zdecydowanie większy wpływ na to, co się dzieje w spotkaniu i te zagrania zawsze są bardzo ważne. No i teraz też będzie musiał się popisać Kirby, bo widzimy, że OG chyba całym składem będzie chciało dosyć szybko atakować pod B.
Colt pewnie ma nadzieję, że tym razem nie zostanie wyłączony flashem, jak miało to miejsce wcześniej. Inaczej Colt ustawiony nawet, tak żeby tym flashem jasne. Tak nie oberwać, a przynajmniej żeby jeszcze się utrzymać, nawet gdy flashy się pojawią. No liczymy oczywiście na rotację. Rotacja od razu się pojawia od Brokiego. Terroryści coraz bliżej Colt. Na granicy Smoka szuka sobie miejsca. Czy zaskoczy? Ma szansę na pewno Brazylijczyk. O, ależ proszę! Aleksib wiedział, gdzie będzie ustawiony rywal. Kirby też może mieć problemy. Aleksib gra fenomenalnie, ale Kirby jeszcze odpowiada. To będzie za mało. To jest przejęty bombside B. Chyba, że Niko. Och, no to może być zaskakujące dla terrorystów, tylko że Niko, no to i tak jest bardzo ryzykowne z jego perspektywy. Issa chyba go nawet zauważył. Jeszcze Rain walczy, ale to jest walka. No o ja zadanie jakichś strat i Rain sam chyba myślał o tym, żeby nawet się wycofać z tej pozycji. I teraz na bombsite B panowie się nie popisali, bo właściwie było ich tam trzech. Colt, Kirby oraz Broki, który zdążył przerotować, a mimo to też to Kirby dał eliminację. Ale Aleksi po tych smokach wiedział, jasne. Gdzie szukać Colda. No to był niesamowity ten frag. Zresztą kolejny też widzimy od Fina. I Kirby tym razem nie grał aż tak dobrze, jak miało to miejsce kilka rund wcześniej, gdzie oczywiście runda i tak była przegrana przez Face, ale widać, że Colt cały czas ma problem, żeby tam się ustawić, żeby być jakąkolwiek niespodzianką. Cały czas jest wyłączany i na pewno za to OG musimy pochwalić, bo mimo, że Face stoi dwójkowo na B, to właściwie stoi w pojedynkę, bo tylko Kirby cokolwiek może zrobić, bo Colt po prostu tam pada, tylko że teraz jest zmiana. Okej, skoro cały czas są takie problemy, Colt sięga po snajperkę. Sam pokryje ten bombsite B. Kirby poszedł na A do kolegów, tylko z Diglem w tej rundzie. Ale OG, widać, że i tak cały czas ma sposoby na Brazylijczyka. Znowu dobre granaty i znowu Colt pada za zero. No i niestety, ale teraz defensywa. Face nie wygląda najlepiej. Nie wygląda najlepiej Colt Zira na bombsite B. I OG raz po raz to wykorzystuje. Teraz, no też Face chciał zrobić coś innego. Chciał zaskoczyć, ale no Colt po prostu gra słabo. Trzeba powiedzieć, gra piach aktualnie na mapie The Mirage. No nie potrafi się ustawić, nie potrafi znaleźć pozycji, gdzie te granaty by tak nie dokuczały, bo teraz też widzieliśmy, poleciały flesze, tam jeszcze był moment, gdzie mógł się wycofać, ale tutaj się troszkę zablokował. Rywal był bardzo blisko domku, już wyjścia i Colt po prostu odwrócony bokiem, czy tam plecami do przeciwnika. No nie ma łatwego zadania, widać, i właśnie cały czas gdzieś Brazylijczyk odnaleźć się nie potrafi. Tak jest, no to są duże problemy. Jeżeli Colt Zira się w końcu nie obudzi na tym bombsite B, no to raz po raz może mieć takie wejścia od OG, a też w końcu będzie jakieś wzmocnienie od Face na tym B i co zrobi OG? No w końcu zdecydują się, by podejść na A. No, no to jest standard, jeżeli chodzi o taką grę w ataku, a OG, patrząc na właśnie ich grę w ataku, no to musimy liczyć się z tym, że oni te decyzje często potrafią podejmować właściwe. A to też ciekawe, że no to była taka trochę próba kontry na to, co działo się wcześniej, bo Colt potem miał snajperkę, żeby zagrać troszkę odważniej w domku, ale właśnie i to nie pomogło, także no nie wiem, czy cokolwiek pomoże, no, mimo że taka Colt potrafi tam podskakiwać i strzelać bez przybliżenia. No ma zdarzało swoje graffiti się przecież. Zdarzało się faktycznie, jeżeli chodzi o zagrania Colta, tylko że teraz AWP. Widzieliśmy, jak martwił się o pozycję na szorcie. Gdyby on się odpowiadał tylko za apartamenty, to mam wrażenie, że wcelowałby się, ustawił tak, że te granaty błyskowe, no musiałby mu być też podrzucone wręcz pod nogi, więc na to mógłby zareagować, a tutaj no właśnie, short apartamenty, pogubił się totalnie przez to Brazylijczyk. No w ataku jeszcze to wyglądało, Colt, no patrzymy na statystyki, myślimy sobie, no nie no, w sumie niezłe spotkanie od Colda, ale widzimy, że to jest taki moment w spotkaniu, który może Face przegrać nawet tę mapę. Stąd teraz ta przerwa taktyczna, bo oczywiście cały czas jest dobre wyposażenie po stronie CT. Zawodnicy nie dokupują, bo mają karabiny, po tym jednym smoku, flashu Kirby'ego. Teraz on akurat z M4, wcześniej pamiętamy, że rozgrywał to tylko z pistoletem. I popatrzmy na ustawienie. Colt po raz kolejny sam na bombsite B, ale Face Clan teraz wychodzi z założenia. Panowie, no chyba po raz kolejny nam tam nie wejdą, nie zaatakują. I to jest w tym momencie dobre myślenie, bo faktycznie OG odpuściło sobie podejście pod B. Za to praktycznie cały skład na rampie. No Issa jedynie domykający od pałacu. A Rain znowu szuka tej kontry, ale tym razem bez fleszowania od kolegów. Valde i NBK po drugiej stronie Smoka. Teraz Rain, świetna decyzja, ale Valde z rewanżem, chociaż Niko kasuje dwóch przeciwników. Teraz jeszcze wcelowany w Issę. Niko trafia po raz trzeci. I Face Clan już ze sporą przewagą, bo to jest 4-1. Po drugiej stronie pozostaje tylko Mantu. I mimo, że ma mnóstwo czasu, mimo, że ma bombę niedaleko, to ta sytuacja jest dla niego po prostu krytyczna i tutaj ciężko wierzyć w to,
że Polak wygra, że to będzie 13 punkt dla OG. No Broki tylko wysłany pod bomb side B, bo ta bomba też, mam wrażenie, nie pod kontrolą antyterrorystów. Oni nie wiedzą, czy nie było jakiejś rotacji, ale Broki sprawia, że ta trójka, pozostała trójka graczy Face po prostu może pozostać się na miejscu, a Colt za chwilę powinien zauważyć lub Nico, że bomba jest na miejscu. I to był ten moment, gdy OG chciało, no właśnie, w końcu wykorzystać fakt, że na B im wychodziło. To tak dziwnie może brzmi, nie chcieli atakować bomb side A, tylko że tym razem troszkę taki wyłączony z gry, uśpiony wręcz Nico, obudził się, wstał z podusi w pałacu, no i trzy fragi od niego i tak naprawdę po rundzie. No było mu tam wygodnie, bo spał dosyć długo faktycznie. Ale no brawa po raz 17. kolejny. Brawa po raz kolejny za tę decyzję. Bo Nico, okay. Nico wstaje po piątej, ale o tej drugiej piątej. Tak. Lepszej. Rain, przecież pamiętamy tę akcję, gdzie właśnie Nico dokarał mu flesza. Teraz tego flesza nie było. Rain się ustawił tak, że minął się z rywalem obok tego smoka, zrobił to zamieszanie i wszystko wykorzystał Nico. To jest ten moment, zobaczmy. Rain skontrowany przez Waldę, później Nico kasuje i Waldę i Aleksiego, którzy byli ustawieni w jednej linii i jeszcze wiedział, że trzeba sprawdzić pałac, bo tam Isa czekał na domknięcie. Także bardzo fajna runda. No ustawka, która po prostu dała ten 13 punkt ekipie Face, ale OG, powiedzmy, że taką porażką bardzo się nie przejmie, bo to jest na razie tylko jedna runda więcej u rywala. Nadal też jest rozgrywany full po stronie atakującej. I teraz akurat Reina na blisko nie ma. I co najgorsze dla Face, nie ma też Nico. Rotacja daleko, bo teraz Face poszło trójkowo pod B, a Rain cały czas walczy. Próbuje tu cokolwiek zrobić. Jest jedna eliminacja, ale to wciąż może być mało dla Face. No i znów była ta niespodzianka od OG. Tym razem ta niespodzianka totalnie zaskoczyła Face. Pada na ziemię kolejny zawodnik Kirby, Broki, zachowanie broni. Ale proszę, Kirby jeszcze gdzieś tam przeskanował rywala, ale bomba leży na ziemi, dorzucony jeszcze zapalający. No niestety dużo czasu mają w tym wszystkim terroryści. Och, Kirby. Chciał się odciąć tam od rywala i widzimy, że przez to płomienie go dopadło. No, zapachniało grillem. Spalony duńczyk? No, jeszcze nie. Jeszcze ale te nie. Buty mu się paliły na pewno. No to bardziej taki zapach palonej gumy. Nic przyjemnego. Zobaczmy, że wciąż szansa dla Face. Broki ma bombę na widoku. Oczywiście mnóstwo czasu dla OG, więc to akurat nie będzie tak łatwo. Tym bardziej, że Waldo już od bombsite'u B pędzi, żeby faktycznie być...